Witam, witam. Czas na ostatni dzień turnieju. Trochę szalony czas. Idą święta. Jeśli jutro nie nagram żadnego świątecznego odcinka, to już dziś życzę Wam wszystkiego najlepszego. Udanych świąt. Spędźcie ten czas z rodziną. Mam nadzieję, że zrobiliście też jak ja. Czyli trochę budżetu trzeba było przesunąć na święta, na prezenty. Właśnie wróciłem z kolejnych zakupów, więc sorry Zynga, są dużo ważniejsze rzeczy niż nowe postacie. Jak to mówi Toretto, rodzina jest najważniejsza. Okej, ostatni dzień. Do tej pory dwie porażki w ataku, nie ma tragedii. Mam nadzieję, że uda się bez diaksów przejść ten turniej. Obrona tak sobie skacze między B a C, w tym momencie jest C, więc zobaczymy, czy podskoczy, czy zostanę. Raczej nic szalonego się nie zdarzy, nie spadnę do D, nie wskoczę do A, więc tylko C albo B jest tu możliwe. Gram oczywiście o 1%, natomiast zobaczymy jak będzie. Chciałbym dzisiaj trochę inne drużyny niż same obakany w kostiumach, chociaż w tym czwartym dniu to prawie na Frey się wyłożyłem, więc na wszystkim można się wyłożyć, niestety. Zobaczmy, kto pierwszy, obakan. No i nawet muszę mieć czyszczenie, bo jest Rainy. Nie mam nic z czyszczeniem. Jest Luke Hyde, którego mogę blokować czerwonymi. No właśnie, czy mam medyka z czyszczeniem? Nie bardzo. Mógłbym użyć Lady Loki. Chyba muszę tak czy siak przejść w czerwone. Ale to mi da tylko jedną dezaktywację. Arko jest odporny na truciznę. Więc nie jest złym pomysłem. I Zimkita jako czyszczenie. Słabo to widzę. Ale chyba można spróbować. Tylko Liu Bei raczej. Czy ja nie wolałbym Leveny tutaj? Tylko wtedy to jest duże ryzyko. Jedna dezaktywacja. Nie wiem, czy ten cao-cao nie jest lepszym pomysłem. Jak mi zginie tu dezaktywacja, to mam problem. I nie mam czyszczenia na truciznę. Gargulce oczywiście są odporne na truciznę, ale zobaczymy. Może jak przegram, to nie będę już dostawał tych obakanów. Dobra, idealnie by było mieć 7 czerwonych. I tak średnio mam. Oczywiście mogę tu wpuścić czerwony, tylko to jest kaskada żółta, w sensie żółte idą w obakana, później składam czerwone. Jest strasznie dużo kombinowania. Ale poza tym to mam tylko jeden zielony. Ten czerwony na fiolet może nie być złym pomysłem. Jest szansa, że podejdzie drugi zielony. Ale rozwalam sobie wszystkie czerwone. W sensie nie do końca, bo tu będę miał drugi. Ale z kaskadą na Rainy. Dobra, spróbujmy. Ok, niestety kaskada. I obakan zaraz będzie odpalał, a ja nie mam trzeciego zielonego. Ok, mam. Co nie świadczy o tym, że to jest wygrana walka, bo jeszcze nie jest. Dobra, zróbmy najpierw tak, żeby Evelyn się nie zabiła. Ok. Problemem zaraz może być trucizna. Dobra. Rainy zginęła, więc jest luz. Teraz tylko pytanie, czy blokować Luke Hyde'a,
Chyba nie, oleję go i będę grał tak, żeby wybić Hypnosa. A Lukhajda mogę sobie zdjąć później. Git. I mogę zablokować Lukhajda. Porobione. Nie był to najgorszy start, ale był to start, gdzie trzeba było trochę pomyśleć. No i przyfarciło, że weszły te trzecie zielone. I walka numer dwa. Okej, okay. Toxicandra. To jest unikający obakan. W teorii mogę iść tą samą drużyną. Ludwik stoi w ogóle gdzieś tam na skraju, co jest dziwnym pomysłem. Okej, okay, spróbuję tym samym składem. Okej, okay. Niestety kaskadę muszę złożyć, ale złożę ją licząc na drugie czerwone. Okej. Okay. Są drugie i nawet trzecie czerwone. Dobra, więc wydaje się, że najlepiej byłoby puścić czerwone przez Toxicandrę. Ona wtedy zginie. I szczerze mogę chyba w tym momencie olać obakana. I grać sobie tędy. Poproszę zielone na dole. Dzięki. To nadal trochę za mało. Ale teraz już wystarczająco. I pójdę mimo wszystko po Ludwika. I teraz mogę blokować drugą stronę. Cały czas nie będzie uników, więc luz. Znowu mam czerwonych załadowanych i kończę. Porobione. Super talenty przy Levenie nie są takie straszne, ale niestety nie zawsze mi pasuje do drużyny. I walka numer 3. Jest 1%, natomiast nie jest jeszcze bezpieczny. Ok, wodociąg. Teraz tak, kogo mogę wziąć na wodociąga? Mogę wziąć Hohena oczywiście. Levena nie do końca jest mi potrzebna. Są dwie postacie, które są odporne na ataki pomocników. Jedna to jest Vela, z tych, które mam, a druga to jest Devana. Nie mam zrobionego Posejdona, on mógłby mnie tu uratować również. Okej, okay, Levena w sumie też nie jest głupim pomysłem, bo ten się odradza, przy Levenie może się nie odradzać. No okej, okay, dobra. Spróbuję chyba tak samo. Okej. Okay. Mam dwa zielone. Ale na dobrą sprawę mogę zrobić 4, 5, 7. A tutaj ten fiolet może nie być głupi, bo też mi podchodzi zielony, ale mi się rozjeżdżają. Dobra, zrobię najpierw tą czwórkę, zobaczę co wejdzie. A i teraz mogę zrobić zielone tak, żeby zahaczyć przez wodociąga. Ale to niekoniecznie jest najlepsza opcja, bo wtedy ten klocek zostaje sam sobie. Jeżeli odpalę przez trójkę ten klocek w górę, jest szansa, że do tego klocka na dole może coś podejść. Jeżeli nie, to mogę z tej strony szukać zielonych. Będzie ciężko, ale może jakieś się pojawią. Ok. Dobra, wygląda na to, że będę miał zielone. Nie chciałbym, żeby mnie trafił Alucard już. Nie chciałbym zabić Pantery, ale nie chciałbym też ryzykować, że
Wodociąg już się odpali, więc zrobię tak. Niech Alucard uderzy. Wow. Dobra. I teraz niestety mam zablokowane podbicia, więc obojętnie gdzie dam którego pomocnika. To mi załaduje czerwonych i zielonych. A, sorry, czerwonych. I wygląda, że idzie wszystko w dobrą stronę. Panterę wymuszę. A nawet może ją zdejmę, zanim Toksykandra uleczy. Prawie, a nawet tak. Porobione. Git. I walka numer 4. W tym momencie to już powinien być w miarę bezpieczny 1%, ale zobaczymy. No okej, okay. Jest i Pantera, i Obakan. I Haron, który będzie wskrzeszał. Dlaczego tego Harona wszyscy stawiają z prawej strony? To już kolejna drużyna, gdzie widzę Harona po prawej, a nie po lewej. Ale on może być tu problemem, szczególnie, że jest klerykiem. I chyba pójdę dokładnie tym samym składem. Spróbujmy. Ok. Czerwony niemal idealne. W teorii mogę złożyć ten diament, bo złożę diament, następnie trójkę i mogę odpalić za chwilę diament. Będę chciał blokować panterę, jak zdążę. Ok, i czerwonych mam bardzo dużo nadal, czyli jeszcze jedną postać będę mógł zablokować. I jeszcze raz będę mógł użyć Leveny. Fajnie, jak Obakan się jeszcze nie odpali, dzięki. Tylko teraz pytanie, czy ja chcę iść po Obakana? Jego mogę chyba zdjąć klockami. Tak mi się wydaje, a chcę wybić Harona. Ach, nie wybiłem, kurde. Dobra, będzie chwilę granie w kontrę. Zobaczymy, czy Khonshu kogoś mi wybije. Zielony na dole. Byłoby za dobrze. No dobra, i mimo fajnego startu tu będzie jeszcze ciężko. Jeżeli odpalę żółty diament, to klocki będą jak dzikie ładowały Obakana. Tu podchodzi o dwa, raz, dwa. Tu nic się nie dzieje, tu podchodzi o jeden. Dobra, będzie szansa na czerwone. Ok, a nawet na zielone. Porobione. Git. I ostatnia walka. Walka w sumie już na wiwat. Oczywiście, jak mogłoby być coś innego niż Obakan? Dobra, mam jedną dezaktywację. Levena sprawi, że nie będzie odrodzeń. Szczerze, to tu by się cało przydał. Ale okej, okay, idę tak samo. Pewnie plansza będzie jak na złość niebieska. Jasne. I z cało byłoby dużo łatwiej. Dobra, niestety mam tak. Jeśli chcę użyć zielonych, to muszę puścić kaskadę i w Bastet, i w Ludwika. Jeśli złożę czerwone teraz, to rozsunę sobie kawałek zielonego. Nie, idę o zakład, że wejdzie niebieski diament. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze dostanę. Ok, na bank byłby tam niebieski diament. Oczywiście Obakan już naładowany. A, nie naładowany. Dobra, czekajcie. A czy ja będę mógł ich na kontrze porozwalać? Jak Ludwik się odpali tutaj, to będzie po walce.
bo Evelyn chyba długo nie pożyje. Kurde, brakuje mi jednego czerwonego klocka. Do zielonych nie mam jak się dopchać. Czerwony mnie nie urządza. Ale spróbuję chyba ten czerwony. Czekajcie, a przez bastet jakbym zrobił czerwony, odchodzi tu. Nie, musiałyby wejść trzy czerwone. Więc nie ma opcji. Dajcie kaskadę czerwoną. No, to nie jest czerwony. Dobra, Ludwik będzie zaraz gotowy. No, tu będzie piękne zero. Tu mam czerwone. Ale to niewielkie ma znaczenie, bo po pierwsze, Ludwik już odpala. A po drugie, moja dezaktywacja oczywiście zbiera wszystkie ciosy i już nie żyje. Czy uda mi się zdjąć obakana? Chyba nawet nie ma na to opcji. Zaraz będzie mackobrody leczył. Gdzie jest szansa na zielony? W sumie nigdzie. Dobra, wsioryba. Dobra, czy bastet zginie? Nie. Jezu, też nie mogłeś zginąć. Jezus. Dobra, narty. Zero. Słaby koniec, ale miejsce całkiem niezłe, więc jestem spokojny o 1%. Dajcie znać, jak wam poszło. Trzymajcie się. Do zobaczenia.